Ja jestem Maciej Jadowski, jestem rolnikiem z okolicznej wsi. Zajmuję się produkcją bydła opasowego i produkcją ziemniaka razem z moimi rodzicami. Dzisiaj zebraliśmy się tutaj w ramach ogólnopolskiej krajowej akcji Polska stoi dzisiaj my, jutro wy. Jesteśmy tu z powodu wprowadzanej ostatnio przez polski rząd piątki dla zwierząt, inaczej zwanej piątki Kaczyńskiego, czy też piątki przeciwko rolnikom. Chcemy pokazać jedność, jaka jest wśród rolników względem tej ustawy. Chcemy pokazać posłom i również rządowi, znaczy całemu rządowi, że jest jedność w tym rolnictwie, ale nie wszyscy rolnicy mogą przyjeżdżać do Warszawy co tydzień. Nie każdemu to pasuje i dlatego przyjeżdża nas tak niewielu. Tu na okolicznych protestach możemy pokazać tą jedność, że każdy rolnik solidaryzuje się z nami. U nas akurat na naszym proteście nie ma ani jednego futrzarza. Są hodowcy bydła mięsnego, bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiarze. Są również ludzie, którzy nie zajmują się jakąkolwiek hodowlą, ale właśnie to pokazuje, że ten problem wprowadzenia tej ustawy będzie dotyczył każdego rolnika. Nikt nie może powiedzieć, że go to nie dotyczy. W zorganizowanym tutaj proteście bierze udział około 50 rolników w swoich maszynach. Naszym celem nie jest tu utrudnić życie kierowcom, tak jak wielu uważa, że rolnicy powinni tylko jechać do Warszawy, ale musimy się też jakoś zaprezentować tutaj. Również pragnę wspomnieć o naszym haśle, które brzmi: Polska stanie, dzisiaj my, jutro wy. Polska stanie to jest pierwszy czołg, że wszyscy tutaj ładnie wyjechaliśmy, strajkujemy w całej Polsce. Hasło dzisiaj my dotyczy tego, że to dzisiaj na nas padł wyrok rządu przeciwstawienia się rolnikom i niszczenia branży rolniczej. Zaledwie 2 tygodnie stwierdzono, że można zniszczyć w rok polskie całe rolnictwo. Branżę futrzarską, branżę mięsa wołowego i branżę mięsa drobiowego, ale odbije się to na wszystkich rolników w kolejnych latach. Dzisiaj my, a jutro wy. Wy to mogą być również kierowcy, którzy posiadają diesle, ludzie, którzy mają za dużo kotów w domu, albo nie wiadomo jakichś absurdalnych rzeczy. Jutro zakażą nam robić pies chleb żytni, a w pojutrze nie wiadomo co, jeździć lewym pasem albo prawym, tylko będziemy mogli jeździć na wstecznym, nie wiadomo. Rząd wpadnie na jakikolwiek pomysł, wszystko przejdzie, u władzy jest jeden człowiek, o wszystkim decyduje.